Witam serdecznie Państwa. Moje wystąpienie będzie koncentrowało się na ujęciu papieża Franciszka, jednakowoż żeby wprowadzić w temat światowości i tak jak to prezentuje papież Franciszek, postaram się wprowadzić Państwa w to zagadnienie. Przedstawiając dwie części mojego wystąpienia, najpierw wskażę na nową, w duchowości kuchomo Opcionis, a potem też o światowości wczoraj i dziś. Tekst jest, jest dość długi, ale to wcale i jest mały. Tak? Ale ja specjalnie to zrobiłem też po to, żeby treści, które są tam zapisane, no, były już też i, i w, w tej mojej prezentacji ale też i po to, aby z tych treści wyciągnąć esencję i też omawiać po kolei te treści. Prezentacja też jest po to, żeby do każdego slajdu jest zamieszczona pewna wizualizacja, pokazująca właśnie między innymi znaku czas, znaki czasu, a też i książkę, którą tuż przed swoją śmiercią opublikował ksiądz Krzysztof Grzywocz pod tytułem Patologia Duchowości. Zacznę może od tego, że dzisiaj w świecie kierujemy się ku poszukiwaniom, i tak jak zapowiedział we wprowadzeniu ksiądz-profesor Dziekan Wojciech Cichosz, to te poszukiwania, one zwłaszcza naznaczyły czasy nowożytne. I tak na przykład możemy powiedzieć, że od Machiavelliego przez niczego, Mamy poszukiwanie nowego człowieka. Także i komuniści chcieli stworzyć nowego człowieka, aż po dziś dzień, kiedy tworzy się Homo czyli człowieka, który swoje sumienie poddaje też i pewnej roli demokracji. To jest też bardzo ważne w kontekście kształtowania się tej nowej myśli w duchowości. Także od czasów nowożytnych mamy poszukiwania w kierunku nowego świata. Tutaj bardzo ciekawy cytat, który prezentuje papież senior Benedykt XVI, mówiąc, Świat bez Boga może być tylko światem bez znaczenia. Nie ma w nim wtedy żadnych standardów dobra czy zła. Obecnie podkreśla się wizję nowego świata, tak zwanej też sztucznej inteligencji. Co kieruje jakby w człowieku, to, że człowiek idzie w kierunku poszukiwania nowum. Otóż jest to potencjał palingenetyczny, który jest potencjałem dążności, dążności ku nowości, czyli do powtarzania się tych samych zjawisk w, to, w toku dziejów, który drzemie ten potencjał w człowieku i też wydaje się być kluczem do rozumienia nowej duchowości ten potencjał ku nowości, tego powtarzania się zjawisk w toku dziejów, który drzemie w człowieku i staje się kluczem nowego poszukiwania w świecie duchowości. A żyjemy obecnie w tym nowym stuleciu, w czasach, które zaznaczone są swego rodzaju znakami czasu, i jednym z tych znaków jest zwrot, zwrotku duchowości. I tutaj może przypomnę tylko słowa świętego Jana Pawła II, który w dokumencie Nowo i Neunte właśnie mówi o znaku czasu, gdzie tym znakiem czasu jest powszechna potrzeba duchowości. Należy odrzucać pokusę duchowości skupionej na wewnętrznych, indywidualnych przeżyciach, którą trudno byłoby pogodzić z wymogami miłosierdzia, a ponadto z logiką wcielenia i ostatecznie nawet z chrześcijańską eschatologią. To jest w punkcie w numerze 51 tego dokumentu. A zatem pytamy o, o to, czym ta nowa duchowość jest i jak ją rozumieć. Myślę, że przede wszystkim trzeba powiedzieć, że fundamentalnym kierunkiem w duchowości jest to, co odkrywamy w naszej chrześcijańskiej duchowości, czyli relacja człowieka ku Bogu i Boga ku człowiekowi. Jest to relacja, która jest relacją dokonującą się w tajemnicy Ducha Świętego, stąd mamy duchowość czyli ukierunkowanie na Ducha Bożego. Tutaj przytoczę takie słowa, które też stają się pewnym kluczem do rozumienia tej duchowości chrześcijańskiej w nieco, szerszym, jakby w nieco szerszej perspektywie. Ksiądz-profesor Walerian Słomka rozumie życie duchowe jako styl życia. Jako życie według ducha, jako postępowanie według ducha, ale też jako zespół postaw serc pobudzonych przez ducha. A zatem duchowość nie jest ograniczona tylko do postaw, będących przejawem nadprzyrodzonej wiary, nadziei, miłości, które przecież stanowią fundament dla chrześcijańskiej duchowości. Ale upoważnia to też do mówienia o innych formach i przejawach duchowości oprócz duchowości chrześcijańskiej. A zatem chcemy mówić o no, nowej duchowości, która staje się poniekąd, w, byśmy powiedzieli, na polu badań duchowości zjawiskiem niezależnym, a niekiedy nawet przeciwstawnym jakiejkolwiek religijności. Ta nowa duchowość ma służyć człowiekowi, ma mu zagwarantować doczesny dobrostan, (well-being), czyli to dobre samopoczucie czyli ukierunkowanie człowieka nie tyle na relacje z Bogiem, ile na swoje wewnętrzne odczucia. Stąd nowa duchowość też jest pewną sferą indywidualistycznych odczuć, przeżyć i najważniejsze zobaczcie kochani słuchacze, jest to, aby w duchowości, w nowej duchowości nie mówić o wymiarze wiary, w coś, w kogoś, ale w przeżycie, w to doświadczenie, które dotyczy indywidualnie konkretnego ja. A zatem nawet dochodzi do formy sakralizacji tego wewnętrznego ja, a odrzuca się działanie Boże. Co możemy też powiedzieć, że w ten sposób kształtuje się indywidualność narcystyczna. A w ten sposób dochodzimy do spojrzenia na człowieka jako na homo optionis, który kształtuje się w ponowoczesnym świecie, w ponowoczesnej kulturze. Tak nazwał tę formę tworzenia Ulrich Beck. Taki człowiek ma możliwość wyboru spośród różnych opcji i możliwości światowości. Wybiera zgodnie z hasłem kultury ponowoczesnej, którym jest troska o jakość życia człowieka. Dzisiaj tę jakość też Kształtuje się poprzez takie też niepolskie słowo, ale poprzez holistyczny wymiar, czyli całościowy. Ta całość ma wpływ też i na jakość. Jeśli się dobrze czujesz w tym garniturze, to i dobrze powinieneś w nim wyglądać. Tak by można było powiedzieć. A nie zawsze tak jest przecież. Duchowość staje się bardzo popularna, ponieważ stara się wypełniać puste miejsce, jakie powstało po zniknięciu pytania o sens życia w kontekście też kultury nowoczesnej. Papież Franciszek o nowej duchowości mówi bardzo mało i właściwie ja nie napotkałem na określenie, że papież Franciszek mówi wprost nowa duchowość. Ale wiele rzeczy, do których nawiązuje, mają swoje odniesienie, jakby do tego korzenia wtórnego, którym jest nowa duchowość. Papież mówi o wynaturzonym antropocentryzmie, dla którego moralnym oraz duchowym ideałem właśnie staje się człowiek. Początkiem tego myślenia jest tak zwany też przewrót antropologiczny, postulujący prymat człowieka, jego autonomię i wolność. To też poprowadziło do stopniowego wykluczania Boga z rzeczywistości życia człowieka i świata, a w końcu do jego otwartej i propagandowej negacji. Dla nowej duchowości człowiek staje się centrum doświadczenia. To nie, też nie odmawia mu prawa do istnienia ducha i zjawisk duchowych w jego bycie ożywionym. Dlatego możemy powiedzieć, że również i w nowej duchowości dotykamy sfery duchowej, która jest podporządkowana chwale człowieka, a nie chwale Boga. I tutaj papież Franciszek mówi, taki układ rzeczywistości, ducha, mówi nam o fałszu, o fałszu ontycznym i epistemologicznym. Chciałbym teraz, zanim przejdziemy dalej do, do, do treści, chciałbym pokazać coś, co, co jest zastanawiające, jeśli chodzi o nową duchowość, która żyje Duchem Światowości. Duchowość człowieka, duchowość chrześcijańska, która z natury ukazuje nam dążenie człowieka ku Bogu, włączona w jego historię jest duchowością pielgrzymowania, pelegrinus. Homo pellegrinus czyli ten człowiek który pielgrzymuje pielgrzymuje aby wcielić Boga w swoje życie i w warunki historii swego życia byśmy mogli powiedzieć na całej przestrzeni historii chrześcijaństwa tak właśnie się dokonuje nowa duchowość odwraca poniekąd to myślenie i mówi że ta proponowana pielgrzymka jest warta przejścia ale tylko przejście z głowy do serca która właśnie ogranicza się do rzeczywistości świata. Czym jest światowość? Otóż w słownikach możemy powiedzieć, że ona odnosi się do całego świata. Mówi nam o człowieku, o człowieku obytym, umiejącym odpowiednio zachować się w każdej sytuacji. Taki człowiek właśnie światowy, który zna różne kultury, jest obyty z. Byśmy powiedzieli, z, z menstrinem współczesnego świata. To jest człowiek światowy albo też świadczący o obyciu ogólnie w kulturze i w także cywilizacjach świata. Jednakowoż papież Franciszek mówi, że światowość to przede wszystkim kultura ulotności, która nie zna wierności, ponieważ się zmienia zależnie od okoliczności i wszystko negocjuje. I jest to właśnie kultura światowości, kultura jednorazowego użytku, kultura bezwierności, która nie ma korzeni. I jest to pewien rodzaj sposobu życia. Światowość to także powierzchowność życia. Nie jest bynajmniej ona powierzchowna, ale jest jak kameleon, mówi papież, zmienia się i przychodzi i znika w zależności od okoliczności stanowi wtedy pewien proces kreowania projektu życia, który wchodzi wszędzie, także i wchodzi do wnętrza kościoła. A zatem papież mówi, że w relacji do kościoła ta światowość nabiera pewnej hermeneutyki życia, pewnego sposobu tłumaczenia się, dlaczego jestem bardziej właśnie po stronie świata, aniżeli po stronie Ewangelii. Tym, który zaczął o światowości mówić głośno, jest Frederick Faber, nawrócony z anglikanizmu teolog i też znany w świecie duchowości chrześcijańskiej jako teolog duchowości, który mówi tak, że świat od zawsze pociąga człowieka ku sobie, a setki ludzi jest przenikniętych tą światowością i są po prostu światowi aż do szpiku kości. Są to, popatrzmy, to jest XIX wiek, więc światowość nie jest nowym tworem, który możemy powiedzieć nie odkrył papież Franciszek, ale o tej światowości mówiło się już w, w poprzednich stuleciach. Człowiek bardzo mało zna siebie i bardzo mało też wie o siebie, a to stanowi jakby punkt zaczepny dla rodzenia się twierdzy światowości, bo im człowiek mniej siebie zna, tym bardziej też ufa światu. Tutaj znalazłem bardzo ciekawy cytat, który gdzieś tam zapisał rosyjski filozof Wasylij Rozanow, żyjący właśnie na przełomie XIX-XX wieku. Człowiek wchodzi w świat, ale i świat wchodzi w człowieka, a wiara nie oddala od świata, ale tłumaczy sens świata stworzonego. Tym, który także o światowości pisał, myślał, był Józef Gołuchowski, czyli jeszcze byśmy powiedzieli wcześniej żyjący aniżeli, aniżeli Faber. On natomiast przestrzega przed duchowością w kontekście życia moralnego, towarzyskiego. I mówi, że światowość to taka maska moralna, która ukrywa zepsucie duchowe, które jest i w kościele, i w świecie. W tej książce starej, bo z 1856 roku specjalnie zrobiłem taki slajd, żeby pokazać, właśnie, że jest w języku polskim, też jest dostępna, jakby ktoś chciał ją poczytać. Pisze na stronie czwartej takie słowa. Duch człowieka z wyższej woli w to życie wysłany, ma wprawdzie sam w sobie podstawę i wszystko do siebie odnosi, ale ciągle w świat się rozrasta jako element, w którym działać przeznaczony. Ciągle wszystkie sfery jego przeniknąć, przekształcić, a nawet w siebie wcielić usiłuje. Ten świat więc, ponieważ jest dla ducha, budzi, nęci, wabi człowieka, podpiera go i trzyma go, opatruje go we wszelkiego rodzaju zasoby. No właśnie, to jest byśmy powiedzieli teza budowania człowieka, światowca. Tak by, byśmy nazwali go językiem współczesnym. Jednakowoż tym, który o światowości pisał bardzo otwarcie, zwłaszcza w kontekście duchowości chrześcijańskiej i kościoła katolickiego, to był kardynał Henry de Libac. Ja tutaj wybrałem dwie książki jego, które, które pokazują bardzo dobrze to, Odrzucenie światowości albo wręcz przestroga. Wiemy, że jest to myślenie przedsoborowe jeszcze u ojca Delibaka. Wiemy, że jest to myślenie, które jest pewnym ostrzeżeniem też dla ojców Soboru, by kościół ukierunkować na Boga i na doświadczenie Boga, a nie na tylko doświadczenie na przykład relacji do człowieka, którego no, chciano poprzez Sobór. Wypromować jeszcze bardziej, zwłaszcza tutaj byśmy powiedzieli w kontekście laikatu, tak, osób świeckich. I tutaj w książce Na Drogach Bożych, Delibak próbował poszukiwać Boga w świecie naznaczonym dramatem niewiary, dramatem humanizmu ateistycznego i doszedł w swoich poszukiwaniach do pewnej konkluzji. Kiedy człowiek odrzuca Boga, popada wtedy w duchową sprzeczność, a wtedy dusi się i ginie na Saharze, Ateizmu, bo stworzenie bez twórcy zanika. A w, w, wniosek taki tutaj wysunąłem z tego, że życie duchowe człowieka w kulturze neopogańskiej zamiera. W drugiej książce w medytacjach o Kościele wskazuje na Chrystusa i na chrystocentryzm we Wspólnocie Kościoła. Chrystus, który nie jest archi jeśli Chrystus nie jest architektem wspólnoty Kościoła, to wtedy Kościół jest bezpłodny. Wtedy Kościół zamyka się w sam w sobie i obrasta w świat. Jezus chce, byśmy byli ludźmi zakorzenionymi, ugruntowanymi w Kościele, dlatego służyć Chrystusowi oznacza też i kochać Jego Kościół. Wyróżniłem słowo ostrożność w krytyce Kościoła, dlatego że Delibak, choć sam od Kościoła nie był. Na początku byśmy powiedzieli takim umiłowanym synem, bo też spotkały go różne kary i różne też odtrącenia, jeśli chodzi o jego zaangażowanie i działalność. Jednakowoż Delibak wykazał instynkt ostrożności w krytyce, dlatego że uważał Kościół za matkę. I w rozdziale Kościół pośród świata, w medytacjach o Kościele, przestrzegał przed, nadmierną krytyką albo wręcz krytykanstwem. Ten slajd pochodzi z takiej serii, tego 58 tam numer jest, ale on pochodzi z takiej serii właśnie Kateches, gdzie, gdzie można w katechezie wy, wy, wykazać, byśmy powiedzieli katechizmowe prawdy wiary. I jedną z tych, z tych, jedno, jednym z zagadnień jest właśnie to krytyka Kościoła, aby dzisiaj mieć jednak język powściągliwy i wszystkiego nie krytykować, ale dostrzegać sens i istotę obecności Kościoła. Kościół jest niewygodny dla mentalności świata i zawsze jest zaangażowany w walkę duchową pod sztandarem krzyża, pisze Delibak. Kościół jest nędzarzem, jeśli nie kwitnie w nim duch Jezusa Chrystusa. W tych słowach poniekąd mogą Państwo odczytać... Papieża Franciszka, tak, który no, jest ulubionym czytelnikiem, byśmy powiedzieli, dzieckiem lektury Delibaka, jeśli chodzi o te zagadnienia dotyczące Kościoła i światowości. Dlatego to jego dzisiaj postrzeganie Kościoła, ktoś by powiedział tak, Delibak był ostrożny w krytyce Kościoła, natomiast papież jest dzisiaj jasny. I to, co wydaje mu się podatne do skrytykowania, nie umieszka też tego czynić. Delibak szuka klucza do przezwyciężania światowości i przede wszystkim zwraca uwagę w książce Paradoksy i nowe paradoksy, w, zwraca uwagę na rozeznawanie duchowe. To rozeznanie jest środkiem w życiu duchowym ku temu, aby właśnie wydobywać prawdę, aby oddzielać zło od dobra. Za bardzo pragniemy w życiu pewności, i nie chcemy się pogodzić z zagubieniem, dlatego stwarzamy w sobie malutką religię i dążymy do malutkiego zbawienia na naszą malutką miarę, pisze. A zatem można urządzać szczęśliwą przyszłość świata bez Boga. Można, ale czy tak się powinno dziać w kościele? I to jest pewnego rodzaju paradoks. I tutaj cytat pochodzący z pierwszego listu świętego Jana, który właśnie też przestrzega nas, umiłowani: Nie wierzcie każdemu duchowi, lecz rozeznawajcie duchy, czy są od Boga, gdyż wielu fałszywych proroków pojawiło się w świecie. Idziemy do papieża Franciszka który zajął się zagadnieniem światowości, zwłaszcza w adhortacji Ewangelii Gaudium w numerach od 93 do 97. Nie jest to jakiś wykład, byśmy powiedzieli, stricte teologiczny, ale to są pewne jego spostrzeżenia, rozważania, które w dużym stopniu właśnie opiera na wcześniejszej lekturze Delibaka. Ale zatytułował te punkty papież dość odważnie, nie dla duchowości światowej. Dlaczego nie? Dlatego, że światowość niszczy chrześcijańską tożsamość. Chodzi o tę tożsamość, która wynika z łaski Chrztu Świętego, czyli dziecięctwo Boże. A zatem światowość zachęca do robienia tego, czego chce świat. A Bóg zachęca nas, abyśmy odkrywali w sobie Jego podobieństwo, podobieństwo do Boga. Dlatego współczesny humanizm, który zajmuje miejsce Jezusa, idzie w kierunku niszczenia tożsamości chrześcijańskiej. Tutaj papież Franciszek pokusił się o pewną sentencję, pisząc, że normalność życia wymaga od chrześcijanina wierności swojemu wybraniu, a nie sprzedawania go, by podążać ku światowemu uniformizmowi. I ta pokusa ludu jest także i naszą pokusą. Czyż wiele razy nie zapominamy o Słowie Bożym, o tym, co mówi do nas Pan, by podjąć słowo mody, także to z telenoweli jest słowem mody. Bierzemy je, bo wydaje nam się zabawniejsze. Dlatego w, tej, w tym Odkrywaniu w światowości mechanizmów, które są wytoczone przeciwko tożsamości chrześcijańskiej, widzimy, że też dominuje obecnie pewnego rodzaju mentalność. To zwłaszcza u młodego pokolenia dostrzegamy tę dominującą mentalność, że wszyscy tak robią, dlaczego zatem nie my? Jaka jest moja tożsamość? Jest chrześcijańska czy światowa? Albo czy uważam się za chrześcijanina, ponieważ jako dziecko zostałem ochrzczony, czy też urodziłem się w chrześcijańskim kraju, gdzie wszyscy są chrześcijanami? Myślę, że to są pytania, które też domagają się pewnej, yy, pewnego dopowiedzenia też i poprzez osobisty wybór, osobistą decyzję, do czego dzisiaj młodzi są częstokroć zachęcani? Poprzez rozeznawanie. Ogromnym zagrożeniem to, co obserwujemy dzisiaj, jest też to, zwłaszcza w młodym pokoleniu, które to pokolenie nie wypisuje się tylko z katechezy, ale także i wypisuje się z Kościoła. Dlatego możemy powiedzieć, że duch światowości może też prowadzić do apostazji. Apostazja to grzech, to zerwanie bycia dzieckiem Bożym, to zerwanie bycia z Panem, mówi papież Franciszek. A jest ona wyraźnie widoczną, bo kto występuje, widać to i nawet niektórzy chcą mieć to na piśmie, jako wystąpienie z kościoła. Natomiast papież mówi, światowość jest bardziej subtelna, bo jej nie widać, a jeszcze mocniej niebezpieczna, aniżeli apostazja. Drugie... Druga kwestia, którą podkreśla papież Franciszek, to myślenie światowe. Gdzie, gdzie nam się wydaje, że świat jakby był naszym przeciwnikiem, jakimś naszym wrogiem, a, ale przecież nie możemy żyć ciągle w takiej opcji my chrześcijanie i świat i kontra światu. Bo świat też. Yy, Pokazuje nam drogę, pielgrzymowanie przez świat i w świecie możemy odnaleźć wiele dobra, bo jest przecież stworzony przez Boga i to dobro może nam ułatwić drogę ku spotkaniu z Bogiem. Ale papież mówi, problem polega na tym, że świat, tudzież myślenie światowe jest obecne w kościele, a wyrazem tego myślenia jest życie dla siebie samego i zdobywanie wpływów, przywilejów tytułów, władzy rozumianej po ludzku, bogacenie się, pragnienie sukcesu, bycie na świeczniku i wiele, wiele innych elementów. To myślenie światowe zadowala się posiadaniem jakichś władzy, nawet za cenę tak zwanych przegranych generałów. Tu papież Franciszek dopowiada to, to rozumienie myślenia światowego poprzez różne cechy i to w Ewangelii Gaudium widzimy, że tą jedną z cech jest dominacja duchownych, których na przykład we wspólnocie kościoła jest nadmierna troska o liturgię, jest brak zaangażowania w rzeczywiste wprowadzanie Ewangelii w życie, życie kościoła zmienia się. W tak zwany obiekt muzealny. Fascynujące, możli, fascynują się duchowni na przykład możliwościami ukazania zdobyczy społecznych, politycznych, a mniej już e Ewangelią, bardziej może architekturą niż właśnie e duchem e Ewangelii. Zachwyt nad dynamiką doceniania samego siebie i samorealizacji. Tutaj takie stwierdzenie, że właśnie e pandemia pokazała nam, że kiedy kościoły, opustoszały i wisiały tylko szarfy, które ograniczały nasze, nasze, nasze miejsca pobytu. Właśnie, że czasami to tak wygląda jak król nagi. Kolejnym elementem jest dusząca duchowość, to, to tłamszenie Ducha Bożego. Papież Franciszek ukazuje to, to, tą duszącą duchowość w dwóch wymiarach. To jest tłamszenie Ducha Bożego we wspólnocie, zwłaszcza też poprzez odrzucanie proroctwa braci albo deskredytowanie, stawianiem różnych pytań, podkreślanie nieustannie błędów innych i ma się poniekąd jakby obsesję na tym punkcie. A drugim elementem jest otwartość na ewangelizację. Tutaj papież podkreśla, że właśnie misja ewangelizacyjna może stać się nową drogą ku reformie wewnątrz kościoła. I to ewangelizowanie wszystkich środowisk, także i tych na peryferiach, o których papież Franciszek często wspomina. Papież też podkreśla, podkreśla szukanie dróg wyjścia ze światowości. I kilka takich dróg chciałbym teraz przedstawić. Pierwszą jest oczywiście droga pokory w miejsce sukcesu. Papież mówi, że pokora to jakby DNA Boga, które trzeba nam w życiu odkrywać, zwłaszcza w tajemnicy wcielenia, odkrywając też właśnie człowieczeństwo Chrystusa Pana. Imieniem Boga natomiast nie jest sukces. Stąd światowość to pokusa kościoła silnego, a skoro potężny Bóg uniża się, stając się człowiekiem, to i jego kościół nie ma być silny. Silny nieświatowością, sukcesami bogactwem, ale silny tajemnicą krzyża. Drugim elementem to Kościół ma się ogołocić. To też znamienne, bo papież wypowiada te słowa w Asyżu, właśnie tam w, w pomieszczeniu, gdzie ogołocił się przed biskupem sam święty Franciszek. I papież, myśląc o ogołoceniu Kościoła, przede wszystkim chodzi o to, aby chrześcijanie zrozumieli, że nie jest ich celem życia przyodziewanie się światem, ale właśnie ten świat trzeba umieć pozostawiać gdzieś z boku drogi, a wybierać to, co prowadzi nas ku spotkaniu z Bogiem. I ogołocić się z pozornego spokoju ogołocić się z tego, co też nie jest istotne w życiu. Trzecim elementem tej drogi jest modlitwa. Tutaj papież do tego nawiązuje wielokrotnie, ale mi zapadły bardzo mocno słowa, które papież wypowiedział w początku swego pontyfikatu, kiedy do kardynałów tuż po wyborze mówi, że kto nie modli się do Boga, modli się do diabła. Kiedy nie wyznajemy Jezusa Chrystusa, wyznajemy światowość diabła albo światowość demona. A zatem w modlitwie to Bóg musi nawracać, a nie my powinniśmy nawracać Boga. Czwartym elementem to jest odbudowanie życia wspólnoty podstawowej, to między innymi też tutaj chodzi. Papież o tym mówi w spotkaniu z siostrami, z salezjankami, ale także i z jezuitami, kiedy jezuici mieli swoje święto. Papież przede wszystkim chce pokazać, że tym odbudowywaniem życia w, pod, w wspólnocie podstawowej jest droga synodalna, czyli między innymi też to, co w tej chwili przeżywamy poprzez ogłoszony synod we wspólnocie Kościoła Powszechnego, ale także i w naszych wspólnotach diecezjalnych i parafialnych. Myślę, że to jest aktualny temat i też pokazujący kierunek. I wreszcie piąte to jest dążenie do jedności, a nie ku wykluczeniu. I tutaj papież wyraźnie pokazuje, że w, w życiu Kościoła, które przecież to życie realizuje się w świecie, musimy dostrzegać bogatą różnorodność i międzyreligijną, międzywyznaniową, ale także i tą różnorodność duchowości. Dlatego ktoś, kto nie idzie ku jedności, w różnorodności, łatwo też popada w światowość, myśląc też tylko o tym, że jego, jego życie czy też jego Punkt widzenia jest najważniejszy. Tak się też dzieje czasami właśnie w tak zwanej kulturze wykluczenia, gdzie jesteśmy wrogo nastawieni na innych. Chciałbym zakończyć to, to, to moje wystąpienie wnioskiem, i wierzę w to, że to, co dzisiaj czytamy, słyszymy. Czy też wchodzimy w treści wypowiedzi papieża Franciszka, że to spotka się też i z pewnym zrozumieniem, ale też i z pewną racją w kierunku odnowy człowieka w świecie. Że światowość nie zdominuje nas, ale duchowość i to chrześcijańska na wskroś nas zdominuje. To, co powiedział też papież Paweł VI, błogosławiony w swoim testamencie, nie pomaga mu się światu. Przyjmując jego myśli, obyczaje, upodobania, ale raczej poznając go, kochając go i służąc mu. Dziękuję bardzo za uwagę.